Znajdujemy się na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie odbywa się właśnie druga edycja konferencji Kobiety Rakiety. Event organizowany przez Fundację Female to Female, międzynarodową organizację, która działa na rzecz wyrównywania szans pomiędzy kobietami i mężczyznami w dyscyplinach ścisłych – naukowych, technologicznych, inżynierskich, matematycznych. Fundacja poprzez różnego rodzaju aktywności wspiera studentki, które właśnie rozpoczynają swoją karierę zawodową. Trwa konferencja podsumowująca drugą edycję programu mentoringowego. Studentki spotykają się z przedstawicielami świata biznesu i nauki, a dla nas to doskonała okazja, żeby porozmawiać z założycielką i prezeską fundacji, a także z mentorkami i ich podopiecznymi, studentkami, które wzięły udział w programie. Na czym polega program mentoringowy? Program opiera się na czterech profilach. To głównym fundamentem programu jest siostrzeństwo. W programie są spotkania jeden na jeden z mentee z mentorką. Są też spotkania tematyczne, a najbardziej inspirujące są spotkania Moja Historia, gdzie wiele z nas opowiada swoje historie, swoje sukcesy i swoje porażki. Czasami dzielimy się bardzo osobistymi historiami i to jest największa wartość dodana, inspiracja. Paulino, dlaczego zdecydowałaś się wziąć udział w mentoringu? Ponieważ byłam bardzo ciekawa tej inicjatywy, widziałam zdjęcia z poprzednich edycji i sama chciałabym być częścią tej społeczności. Przez to, że pomagając innym, możemy wspierać młode pokolenie i umożliwić im, przekazać im swoją wiedzę i swoje doświadczenie. Bo tak jak mówi jeden z moich mentorów, Jacek Walkiewicz, jeżeli pomagamy komuś rozwiązywać problemy, to sami uczymy się czegoś nowego. I jeżeli przewieziemy kogoś na drugi brzeg, to sami też tam się znajdujemy. Już po raz drugi zdecydowałam się na udział w programie mentoringowym jako mentorka, dlatego że jest to cudowna inicjatywa. Inicjatywa, której celem jest to, aby wspierać młode dziewczyny i pomagać im, aby miały łatwiej w starcie w karierze zawodowej. Czy uważasz, że tego typu programy i fundacje są potrzebne, że one faktycznie pomagają młodym dziewczynom, które właśnie wkraczają na rynek pracy? Myślę, że tak, że bardzo pomagają, szczególnie tym dziewczynom, które są nieśmiałe, pochodzą z małych miejscowości i naprawdę czasami czują się tak lekko przytłoczone tym wielkim miastem, a tutaj mogą poznać naprawdę ciekawe osoby, które mogą im pomóc na początku ich kariery życiowej. Patrząc na dotychczasową działalność fundacji, z czego jesteś najbardziej dumna? Myślę, że najbardziej jestem dumna, jak widzę zmianę w mentee, zaraz tutaj pewnie się rozpłaczę, jak studentki mówią, że rok temu byłam tutaj, ale byłam ubrana na czarno albo szaro, a jestem dzisiaj ubrana na kolorowo, jak dostają pracę, jak dalej utrzymują kontakty z mentorkami. Największe wyzwanie w roli mentorki to? Przede wszystkim taki stres i trochę niepewność siebie, czy ja dam radę, ale po pierwszym spotkaniu okazało się, że naprawdę jest to nic trudnego i każdy może sprawdzić się w tej roli. Nauczenie się rozmowy w taki sposób z tą studentką, aby jak najprościej przekazać jej swoje doświadczenie, jakieś porady, czyli znalezienie tego wspólnego z języka jednak z osobą troszeczkę młodszą od siebie, jakby nie patrzeć, ale to też uczy mnie tak jakby myślenia młodego pokolenia, pokolenia osób, które teraz kończą studia i też uczy mnie właśnie tego, jak to młode osoby postrzegają świat i pracę w branży budowlanej. No i chyba najważniejsze jest właśnie to, aby dać coś od siebie i aby ta studentka była zadowolona z tych naszych spotkań, aby to przyniosło jakieś wspaniałe rezultaty dla niej. Jak chciałabyś, żeby fundacja rozwijała się w kolejnych latach? Jakie masz pomysły? Możesz nam zdradzić? Może troszkę. Na pewno wraz ze współzałożycielkami nie chciałybyśmy, żeby to był
tak jak już dzisiaj mówiłam, wszystko dla wszystkich, taki ogromny moloch, że mamy 2000, 3000, 10 tysięcy osób, bo wtedy stracicie taką intymność, więc na razie strategia jest, bardzo chcemy współpracować z uczelniami krakowskimi, no i zobaczymy, może jedna uczelnia w Warszawie.